Shit. Hey, freelancer. No bo to nie jest normalne. Jak ktoś ma do ciebie sprawę, to ty idziesz do niego, czy on do ciebie? No jak to jest? Are you just saying that so I buy something? You think I'd make that up? What kind of girl do you think I am? Don't answer that. I just think your eyes have an interesting glint. They remind me of Korok's eyes. Korok's eyes? Yeah. I got a soft spot for Korok's. I know it's crazy because I'm a regulator and we're supposed to be all business. Right? I guess, if that's what you say. Well, that's what my family says. But I don't care. I got dreams of my own. And my dream is to pet a wild baby Koroks. Wouldn't you have to go outside the fort? I don't care. I'm not scared. And I got a plan. I don't think you should. It's dangerous out there. You sound like my mom, my dad, my uncles, my Aunt Max. Maybe they're right. Maybe they are. Maybe I should just stay here and let my dreams die. But I'm not going to. My cousin Delton believes in me, and he's coming too. Okay, but remember to be careful. It's dangerous out there. Yeah, yeah, I know. Don't worry. That's why I'm taking Delton. I can't say how he got it, but Delton has an awesome gun. So I think we'll be just fine. I hope so. And hey, don't forget to check out our new stock. It's pretty good. As soon as I close up, I'm gonna find Delton, and I'm going to pet the baby Koroks. Normalnie, jakbym słyszał moją Patryśkę, kurde, jakieś zwierzę chce se pomiziać babeczka i nieważne, że jest niebezpiecznie, kurde, mogłoby, nie wiem, palić się, wybuchać, ona idzie pogłaskać zwierzaka i koniec. I no, jeszcze znając życie, to by go przyniosła do domu. Chyba naprawdę. Panowie, jak kobiety szukać, to nie miłośniczki zwierząt. No, no bo nie... Dobra, kto tu chciał ze mną porozmawiać? Przyznawać się. Oh, look who's come around. Looking sharp, big star. Right. Feeling better? Yes, indeed. Flying high. What have you been up to? Freelancing. Always freelancing. And some shady business. Shady business? Oh yeah. A sorry tale of woe, my glamorous friend. You wanna hear it? I'm all ears. See? This is why I like you. You understand that when adventure comes knocking, you open the damn door. It's chapter one of the Freelancer Handbook. There's sexy danger, sexy bad choices, probably more sexy danger. Tell me what happened. I found myself in a game of chance with some dubious regulator types. Not the good kind. These were real knee breakers. In hindsight, it probably wasn't a good idea. How'd you end up there? They are. Seros, bo farbę z talerza zdrapiesz. What did I have to lose? No późno, za dwu... Jeszcze pierdzielną tymi słuchawkami. Your knees? Ah, what are you gonna do? It's kind of how I work, right? Sexy danger? Anyway, this game... I kind of bet my javelin suit. You did what? I was confident I had the winning hand. Let me guess, sexy bad choice? Affirmative. Turns out my cards were crap. Yeah. Ouch. Things got pretty ugly. So you lost your suit? Not yet. They gave me a deadline to deliver it. So I was sitting here, trying to figure out what I should do. Hate to say it, but you should give them what you owe them. Really? You think so? You bet your suit, Rife. That wasn't a good idea. What if they came after you? Let them. You can't start a war with the regulators in the fort. Well, crap. I guess not. Who knew making bad choices could have bad consequences? It can happen. All right. I have a plan. I'll talk to you later, okay? Babeczka ma plan. No, to się na pewno dobrze skończy. Ech, ja nienawidzę, jak ktoś mówi, mam plan. Na pewno się uda. Ech. Roxanne.
Mapa. No ale w sumie w tą stronę też mogę iść. Koksen. Koksen. Lej. Trakt. Oho, coś czuję, że Owen się upalił. Oczywiście. Bucha sobie fajeczkę. I ma uśmiechnięty ryj. What are you talking about? You called me, mate. No, you... Oh, hold on a second. The Monitor is leading a mission back into the Heart of Rage. He wants to weaponize the Cenotaph. We decrypted the archive you recovered from the Regulator camp earlier, and we know why he's after unique Shaper relics. Doesn't mean he'll succeed. Did you know the Monitor was there when the Dominion attacked Freemark? One of the few who escaped when the Cenotaph leveled the city. Oh, shit. He's ruthless, driven, and savage. An incredibly powerful cipher and a brilliant pilot. He frightens even his own people. The storm will tear him apart. No one survives the Heart of Rage. You did. The intel also reveals that he's perfected a way to harness the power of the Cenotaph, and we cannot let that happen. Obviously. I need you to find a way through the Heart of Rage. Get to the Cenotaph first and silence it. Do what freelancers do. Do what freelancers do? You're talking about a bloody cataclysm. He's right. We aren't equipped to take that on. Of course. Well, I can think of others who survived the Heart of Rage that day, who never let it go, studied it. Ugh, come on. I feel like I'm supposed to know this one. My old partners, Alec and Faye. Intel says the Monitor is on their trail. It suggests Faye has found something important. Last known location. Oh, I can. So, Halleck and Faye. Intel says your partnership ended badly. I don't know, we just kinda grew apart. Really? Because I heard that Halleck never forgave you for pulling him out of that storm, and Faye went... Where are we going? Oh, right. Oh, you're kidding me. No, Halleck and Faye are working with Princess Zim. The Regulator boss? Oh, please, she's a smuggler at best. She's a full-fledged crime lord at worst. We really need them. To get through the Heart of Rage and beat the Monitor to the Cenotaph? Yeah, we need them. Do we? You and I? We're such a solid team already. That's why Tassin picked us. You got my back, I got yours. All right. Hey, considering that the Monitor is both Lancer and Cypher, we could probably use a very fabulous Cypher-Javelin-Pilot combo of our own. Owen, be patient. Pilot lessons are going fine, but seriously, it might take you years. Okay. You know what, this might be fun. Apparently Princess Im's camp is like a traveling carnival. Now, it's a traveling carnival run by bloodthirsty gangsters, oh, who like gifts. So you need to get us something to get in. What could possibly go wrong? Yeah. What could possibly go wrong? Uwielbiam też, jak mówią, what could possibly go wrong? You're looking at me like you want something. What is it? Nothing. I wasn't trying to... Then point your damned peeper somewhere else. Suit yourself. Drink your way into the gutter if that's what you want. Everyone that keeps coming here, trying to help, talk won't help. Nothing will, unless you can get me some Antium grain. Grain? What are you rambling about? Grain, from Antium. It's what makes Antium bread taste like Antium bread. That was what my bake shop was all about. My supplier stopped shipping, so I can't make my bread. Without bread, I can't keep my doors open. Damn it. I miss my oven so much. So is the drinking helping anything? Helps me forget. And it breaks up the monotony. I don't need your advice or pity. I have enough saved up to keep me going, so just be on your way. Fine, fine. Well, look who's here. Well, look who's here. Jeszcze jedna osoba tylko. Okej, w tym momencie albo my długo już gramy, albo ja czuję zmęczenie po prostu tą paplaniną. Za dużo paplaniny jest. No nie wiem, czy może za dużo, no.
Hi again, Bryn. Freelancer. Hello again. Hi. Nie wiem, czy za dużo, ale tak... No musisz stać w tym miejscu, nie? Żeby cały czas coś tam, a tak to wystarczyłoby... No żeby to radiowo jakoś odsłuchać, nie wiem, w trakcie już lotu czy coś. Bo panuje... Tak naprawdę jakbyś nie gadał, no to panuje taka cisza w momencie, kiedy strzelasz do przeciwników albo lecisz gdzieś, nie? Jak ty ryja nie odezwiesz, to tam nic się w tle praktycznie nie dzieje w większości przypadków. Tutaj pod tym względem Destiny to bardzo ładnie załatwiało. No nawet Warframe sobie z tym radził, co jakiś czas tam słyszałeś Lotus, nie? Fakt, że bez sensu gadała, no ale, ale jednak, nie? And you believe everything you hear? You do seem shockingly reliable. Shockingly? Oh, pleasantly. Surprisingly? Has anyone ever told you that you're not great with people, Bryn? Oh, constantly. How do you even have an opinion of freelancers if I'm the first one you've worked with? From radio shows and other Sentinels. Have you ever considered Sentinel life? They've asked. I've never been tempted. Really? Really? You seem good at what you do, but it's too many rules and regs for me. Oh, rules and regs keep the world in order. A place for everything. Sounds like you used that line before. My mother's favorite. She was a Sentinel too, and she also loved rules. Isn't working with freelancers without permission breaking those rules? If the Sentinels don't adapt, the fort won't be around much longer to protect. And isn't that adapting, just breaking the rules with purpose? Now you're just talking nonsense. I'll see you around. Potentially. Okej. Okay. Tej wariatki, tej gwardzistki Bryn, już wiem, że nie lubię. To tu już jestem pewny. Opera, wyrabiałeś sobie zdania, a jeszcze wcale nie jest koniec gry i w ogóle. Tak, ale nie lubię jej, nie znoszę, nienawidzę. Kropne babska jakieś w ogóle całkowicie. Dobra, w końcu. Aby czekam na start. Ej. No. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Lecimy na Szczecin. Yeah. I nie ukrywam, fajny motyw z Destiny, który mogłyby przejąć wszystkie gry, jest możliwość włączenia tam, nie wiem, ekwipunku, no generalnie całego interfejsu, nie? Tam zadań, coś tam, w momencie wczytywania. To jest genialna rzecz. Nawet zwykły dziennik włączyć w czasie wczytywania, nie? A nie patrzeć tylko na ekran. Pff, już pies drapał ekwipunek. Ale tutaj pod tym względem... No... Punkty dla Destiny. Ewentualnie ekrany wczytywania z Borderlands. Pamiętasz, Xeros? Tam były... wyświetlały się bronie. Legendarne i tam, wiesz, jakieś takie super potężne. I one... I miały swoje opisy. Wiedziałeś, czego się spodziewać w grze, nie? Co to jest tam, jaka to jest ta specjalna w ogóle broń i co ona tam może mieć? Tego typu. To też mogłoby być nie najgorsze. To też mogło być nie najgorsze. Wow! I used to come here myself. Kurde. Steczka mi się podupadła na zdrowiu. Thank you. O!
No znajdź jeszcze jednego drapieżnika. Jest tu w ruinach gdzieś. Jest. No, znalazł. Very good. Now light the fire to celebrate their lives and guide them home. Got it. O, tu jest ten. No tu jest to takie świecące na ścianie. Ukryta wiadomość. This next place will be bloody. You must collect the links of the fallen freelancers. So you can write their stories? Yes. Looks like a recent battle. Yes, quite recent. Many stories ended. God damn it, no. Robactwa. You do well clearing those bastards out. Jeszcze z lasu. Okej. Wystrzeliłem pocisk i poleciał w kosmos. Na inną planetę co najmniej. Jakby gdzieś tu? Pocisków. Xelos, pocisnąć ci? Ale z dużego kalibra. Największego. Całych 2 centymetrów. Snajper mnie przysnajperzył, ale mnie przytulił. Looks like helmets. We need to get the rest. Got a link here. I knew it! They are stealing links! God damn! Makes no sense. No. They will keep coming, believe me. Focus on retrieving all that they stole. Very important. Ale na składu tu, daj spokój.
Ty Xeros występujesz gdzieś w okolicy? Nie, właśnie padłem. Odrodzenie drużyny. O, pierwsze wdówko, ciekawe. Wlecieliśmy na hura i tak to się skończyło. Interesujące. No, a tu trzeba było kulturalnie, precyzyjnie wejść im w poślady. Wpalić ulta. O, ja już nie mam zdrowia. Coś, nie wiem. Jakieś kozaki. Gear was found. Looks like helmets. We need to get the rest. Got a link here. I knew it! They are stealing links. Why? Makes no sense. More links. They were after them for sure. Bring back all the... Fuck. Whoa. God damn. All of it bad. Kurde. Nie no, ja mam ewidentnie jakiś problem. Gdzieś jest snajper? A, widzę go. To sobie przysnajpersz. Ciulu. No dobra, sytuacja jakoś w miarę opanowana. Zastanawia mnie, co jest tutaj w wodzie. To jest taki dosyć duży kanał. Zastanawia mnie, dokąd on prowadzi. Wow. Weźcie, wskoczcie tu do wody. Co za kosmos. Wow. To jest dopiero Johnny Depp. Nie no, po prostu... Wow. Okej, okay, nic tu nie było, nie? Ale... Albo ja nic nie widzę, ale... Ale jest kosmos. Paki prują się. Understand. Girl, you don't understand. I'm gay. Na górze jest ten. Ten wpis cały, o tu. Our people found it. A monument. I made it myself. I have not been able to visit for some time. I wanted to see it again. For a freelancer. He did great things. So stubborn. Look out, bring me the links for it. Oh, zaraz, zaraz.
Dobra, dało się? Dało się zebrać. Dobra, pomij to podsumowanie. Nic więcej tam nie będzie, czego nie wiem. Nope, 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 nope. Kuźnia. Kuźnia. Dobra, to światło Legionu to takie były, takie jest, takie o. Karabin snajperski, 500 obrażeń! O, come on! To dobry snajper. Tylko wiesz, to jeszcze... Jeszcze trzeba tym umieć trafić. O! Mam szczelbę o nazwie Dusiciel. Xeros zainteresowany. Bierę. God damn it. Mam sobie karabin młot znalazł. Tego nie mogę rozmontować, tego światła Legionu. Mm-hmm. No dobra. Nie, to nie. A zaraz, może sobie mogę zbudować nowego młota. Bo bez młota to nie robota, no. Obrońca młot. Takie to... Opłacalne to robienie, że... Dobra. Tutaj jednak na pewno lodową burzę, a nie tą. Dobra, a pieczęć skupiającą... Płonącą kulę stanowczą. Powywalać te śmieci. Dobra, to jest zrobione. Okej, okay, i jeszcze... Jasne, nie to. Po modłach jest, a... Nie błyskawica, tylko lód. To rozmontowywanie to jest jakaś tragedia. Zamiast gdzieś dodać do tego rozmontu i wszystko, czy coś, to jest... Normalnie. Dobra. Tsubarashi desu. Legendary. Onegaishimasu.
Spodziewałem się, że znowu 500 osób do pogadania. Może nie 500, ale... Tylko 3. Still close enough. Thanks. Some exclusive alloys and compounds came in this. Incredible. I can't say how we obtained them, but your javelin will thank you if you pick some up. You're very persuasive, Serena. Thanks, I've been practicing. I'm glad you're here. I want to tell you about my Korok's adventure. Ja pierdziele, ja nawet nie chcę słyszeć o jej tej, o tej jej przygodzie. Nie można w ogóle wybrać trzeciej opcji. No thanks, see ya. Jak długo to potrwa? Ta co ta opowieść. Okay, is it a long story? You know, I don't have to tell you if you don't want to listen. O, powiedziała, że nie muszę tego słuchać. Jasne, to może innym razem. Dzięki. All right. Maybe I'll hear it another day. Don't forget to check out our new compound packs. Back to business, huh? I think you're interesting. That's why I was trying to be friendly. I was taught to do business with everyone, but I'm only friends with people who are good to me. Don't get me wrong. You're always valued as a customer here at Uncle Vonnie's. Thanks for that. You're welcome. Whenever you need quality products, you know where we are, freelancer. No i właśnie, zostajmy na tej stopie, że ty handlujesz, a ja kupuję. Jeśli w ogóle. Bo normalnie za takie rozgadywanie się, to ja tam nie będę kupował. Już se wolę wydropić. Dobra, kto jeszcze chce ze mną pogadać? Co ty? Nie. A, no ta jeszcze będzie mi chciała powiedzieć swoją przygodę. Oczywiście. Przychodzi do mnie po poradę, bo założyła się o swój ten kombinezon i kombinezon przegrała. Wystarczy spłacić dług, no albo się nie zakładać. No, co to za porada w ogóle? Co ja mam jej powiedzieć? I'm getting a bad feeling about this story, Wraith. I'm walking away, the deal is done, and then some guy says, didn't even put up a fight. I always knew freelancers were cowards. I see. That's when things got away from me. Did you... start a fight? Hell yeah, I did. With members of an organized crime gang. This is the opposite of not starting a war. I get that. I do. I've probably made everything worse. Have a sam bym jej dał w ryj. Pierwszym razem jej powiedziałem, że no to idź tam tego spłać swój dług. No to ona jeszcze burdę wszczęła. No przecież... Już nie umiera. Normalnie weź Xeros, mnie trzymaj, bo... Do you often get into trouble like this? I won't lie. I do. I get caught up. Zaraz normalnie sam zacznę wciskać escape przy tych tekstach. Maybe two. So what happens now? I guess at some point I'm meeting with some high up boss type. Try and fix this. Bold move. Do it sooner rather than later, okay? Sooner. Absolutely. You wanna come with me? Nie, ja pierdzielę, i jeszcze mnie chce w to wciągnąć, a ja przecież jestem na tyle dobra dusza, że powiem tak! W dupę węża! God no. No ale weź ją zostaw. No kurde! Ale z drugiej strony, co ja mam do niej? Pff. Ani to znajomi, ani ona ładna. Ta też ma cycki w pasie związane. Więc nic z tego nie będzie. Nie idę, a pierdziele, radź se sama. Nie mam zamiaru odgrywać w każdej grze tego dobrego paladyna, który tam cały czas lata tylko i... Ależ oczywiście pomogę ci, dobre duszyczko, z błogosławieństwem Bożym. Od czasu do czasu mógłbym powiedzieć jak prawdziwy ksiądz, a nie paladyn, czyli z Sifiuta. Si. Dobra, żebyś ty miał chociaż coś mądrego do powiedzenia. Yeah. Outlaws. The links you recovered. Priceless to me, but wouldn't buy a... Ostatnio w każdym RPG-u gram w pół złą postacią. Normalnie za głupie teksty potrafię poderżnąć gościowi gardło w pilarcach. Last grave I visited. A friend. He never came home. I made that marker for him. For now, I have many stories to write and glasses to raise.
No, okej, okay, dobra. I nie chcesz ze mną już rozmawiać, tak? To wszystko, co miałeś do powiedzenia. Dwa zdania i wychodzę. Nie wrócę! No tak patrzę jeszcze, czy przypadkiem on tam nie ma zamiaru zaraz krzyknąć. Czekaj, czekaj, bo cię coś tam. Już ja mu a powiedział coś tam. Dobra. Nie, mam jeszcze jakiś taki dziwny znaczek, moja drużyna jest gotowa, no to i ja jestem gotowa. O, cię w mordę, Jerza. Co mnie obchodzą problemy innych, w które inni się wpakowali? Sami się wpierdzielili. I to jeszcze takie durne problemy, że to po prostu aż... A co poradzisz? A raz, czekajcie, bo tu jeszcze można zapakować ten. Stymulant. No, to zapakowałem se stymulant. Będziesz chciał Xeros stymulanta. Ile można odkrywać tego dobrego? Jeśli człowiek tylko obiega i co? No dostanie z tego. Daj legendarkę, to pomyślę. Tak. Fuck me. Jeszcze ja się olatam i najwyżej co to dostanę? Dziękuję. No za dziękuję, to wiesz co? Ale będziesz miał dobrą opinię w mojej frakcji. Że pomogłem idiotce, która się wpakowała sama w kłopoty i wszyscy to wiedzą, że ona się sama w kłopoty wpakowała. Ej, idź pan w Adaś, co o tym wszystkim sądzisz, bo nic nie mówisz. No ja mam właśnie kupę zastrzeżeń już do tej historii. Znaczy główny wątek bardzo jak najbardziej, ale te poboczne to już mi nóż w kieszeni otwierają. Czy ktoś próbował coś do mnie powiedzieć? No chyba się da. Nie koleś. Pewnie się da. Tylko to jest kolejny NPC, którego zdanie w ogóle mi nie leży. NPC, opera, ale on jest normalnym człowiekiem. Pff, na pewno. Posiur. Tam to strzelają tak, że ja nie chcę tam być. Co to jest? Ej, to jest skrzynka. Nie. Tak. O, ja się odpalam? Nie, jeszcze się nie odpalam. Teraz się mogę, teraz to mnie pocałujcie w nos. Zawsze mi ktoś przed nosem przebiegnie, jak odpalam kulę ognia, naprawdę. No dobra, bo ten to mnie. Totalnie mnie ignoruje i moje obrażenia ten gość. Starczą. Kula ognia. Surprise, fireball! Dobra, dla mnie takie skupiska wrogów to nie są dobre.
gdzieś coś do mnie strzela. O, masz kulę ognia. Dobra, schodzą z góry od jaskini. O, skończyła mi się amunicja. O, żeż ty. Przypomniałaś mi się ta z Mass Effecta wdowa od tej snajperki. Ja pierdziele. Jeden shot, ale taki odrzut, że nie wiem, czy bym normalnie w czołg trafił. Dobra, ja się odpalę, bo tu widzę. Ale jest tu przychodzę, ja tu... A tu jakieś składy trzeba zniszczyć. Trzeba, ale przynajmniej farma expa. Ogarnij moździerz. Ja moździerz. Nie, bo... Kurde. Nagle wszystko mi wybuchło przed twarzą. Świat się jakoś zakończył. Mówię, oho, trzeba się modlić, bo pewnie wpadł super boss. A to Adaś się bawi po prostu zapałkami. Kurde, ja już sobie ulta drugi raz naładowałem na tym. Damn. And the last stockpile is destroyed. The scars are really going to feel this one. Ej, mnie nie przeszkadzała taka farma. Nice. Było, było. Aż miło było postrzelać. O, tutaj jest ten. Ukryte wiadomości. 6 na 10. Mnie to się już nie podoba, ja od razu stawiam ścianę. A, wiedziałem. Thank you.
Ej, tam trzeba stać w środku, come on, no ludzie. No, w sumie ta. O. Dzika świnia. Prawie bełt. Jak mu łepek odleciał. Okay, done and done. Tutaj znajdźka. Nie, nie wiem, u ciebie te znajdźki to nie do końca są znajdźki. Gdzie ty masz to? Wpis. Gdzie ty jesteś? A tam! No to żeś wyleciał. A, to! A, no dobra. No to znajdźka to... No, to teraz znalazłeś znajdźkę. No. Lecę, ale czy dolecę? Overheat, kurwa. No i tepnie nas. Chyba ciebie. Patrz, patrz. No i... No ja.